Witam serdecznie. Nagram wam tutaj taki materiał, wrzucę go na YouTube, ponieważ no w kontekście tych rozmów ostatnich jest bardzo istotny. Tu chodzi o historię właśnie człowieka, jego życia na Ziemi. W Afryce są tacy ludzie, którzy tą wiedzę trzymali i przekazywali z pokolenia na pokolenie, tak jak w Polsce kiedyś byli, czy tam na tych terenach właśnie, gdzie żyjemy, czyli ci Sławianie przekazywali pewną wiedzę, potem wiadomo, jak to wyglądało, że zdepopulowano nas, krótko mówiąc, i różnych ludzi zmieniono w ogóle układ kontynentów, właściwie stworzono kontynenty, czyli podzielono lądy, dokonywano różnych ataków, prawda? I słyszy się też różne opowieści o tych Arianach, prawda, którzy mają te podziemne światy, gdzie jest takie czerwone, kuliste światło. Ola Wiensen o tym opowiadał i admirał Byrd chyba właśnie też, prawda? I tu można sobie skojarzyć, kim oni tak naprawdę są, a od nich się wywodzili naziści. Ja tak myślę, że tu może być związek przyczynowo-skutkowy między właśnie tym, co tutaj będzie mówił ten człowiek, a właśnie tymi Arianami, prawda, którzy podobno są tacy dobrotliwi i tak dalej, ale to każdy będzie mógł swoje wnioski wyciągnąć. Temat jest na pewno trudny i bardzo zaawansowany i na pewno nie jest to dla osób, które po prostu nie są otwarte, że tak powiem, na tego typu, nazwijmy to, teorie, bo nie każdy musi to uważać za dogmat. W ogóle uważanie czegokolwiek za dogmat jest niedobre. No, ale tutaj jeszcze pokażę ten kanał tego człowieka, bo to jest osoba, która mi komentowała różne materiały. Między innymi będę zamierzał tutaj też wrzucić, bo mam pozwolenie, wypowiedź tego właśnie Bielka, Albielek, na temat właśnie technik CIA na kanał YouTube, bo to też jest bardzo istotne i bardzo dużo istotnych materiałów tutaj jest. Na przykład ja to oglądałem, to wcale nie jest takie głupie, to nie jest jakaś głupia parodia, 32 minuty trwa. Polecam każdemu sobie oglądać, ogólnie polecam ten kanał, bo to jest bardzo bardzo zaawansowana osoba, która te treści wrzuca, bardzo wartościowe, także polecam, żeby się zapoznać, więc ten kanał tutaj Studio Yahoo polecam i na YouTubie też jest odpowiednik, tylko tam była zaprzestana działalność chyba, z tego co wiem, z tego co słyszałem, bo tam fani tego człowieka się też w komentarzach pojawili, więc polecam ten kanał, a teraz sobie oglądnijmy ten film, ja go sam oglądnę, on trwa chyba z 2 godzinki, ale to jest super ważne, bo to jest historia ludzkości, więc nie ze względu na Davida Icke'a, bo niektórzy mówią, że on tam czasami mówi prawdę, czasami nie. Ja nie wiem, bo nie znam jego działalności na tyle, żeby się wypowiadać, ale o tego credo mutwę mi tutaj chodzi, bo on mówi bardzo ciekawe rzeczy, także oglądamy. Biblioteka Mostu Miłości prezentuje. Reptyliańska agenda. Część pierwsza. Wywiad Davida Icke'a z Credo Mutwą. Cześć, witam Was w Afryce, tym ogromnym i zdumiewającym kontynencie. W południowej Afryce, mówiąc dokładniej, zaraz za Johannesburgiem. I jestem tu, by porozmawiać z niezwykłym człowiekiem, Credo Mutwą. Kiedy przybyłem do Afryki jakieś 18 miesięcy temu, w ciągu 2 lub 3 dni zostałem przedstawiony Credo Mutwie. Nie słyszałem o nim wtedy, ale od chwili, gdy go poznałem, nie przestawałem słuchać, a on nie przestawał mówić przez co najmniej 5 godzin. W ciągu pierwszych paru minut zdałem sobie sprawę, że nie siedziałem jedynie w obecności człowieka o wielkiej wiedzy, kim z całą pewnością jest. Byłem tam w obecności geniusza, wyjątkowej istoty ludzkiej. I Credo Mutwa jest bez wątpienia jednym z najbardziej niezwykłych ludzi, jakich miałem zaszczyt poznać. Credo jest kimś, kogo niektórzy na świecie nazwaliby szamanem, a niektórzy w stanie naprawdę głębokiej ignorancji z Nahorem. A zgodnie z jego oficjalnym tytułem jest Sanusi w narodzie Zulusów.
Sanusi jest nosicielem, strażnikiem starożytnej wiedzy o tak wielu rzeczach, nie wyłączając starożytnej wiedzy o historii, o Afryce. Skąd się wzięła, skąd pochodzą ludzie, to jaka jest prawdziwa historia, nie ta w większości bezsensowna historia, którą otrzymujemy na uniwersytetach i szkołach od bardzo, bardzo szacownych profesorów. Zostało tylko dwóch Sanusi w Afryce. Credo jest jednym z nich i jest to przerażające, bo oznacza, że prawdziwa wersja historii tego kontynentu umiera. Jest tracona na rzecz tych nonsensów, o których mówią nam, że to historia, ale są to absolutne śmieci. Historia została przepisana, a ludzie, którzy mogliby ją poskładać w całość, odchodzą z tego świata, gdy się starzeją i nie mają następców. Tak więc macie, tak jak i ja miałem, niewiarygodny przywilej wysłuchania przemowy tego człowieka i zobaczenia, jak jego wiedza jest zachowywana na tak długo, jak długo elektroniczne media istnieją. Jest oficjalnym nauczycielem historii, strażnikiem historii i wiedzy narodu Zulusów. Ale wiecie, wiedza to bardzo niebezpieczna rzecz, zwłaszcza gdy próbujesz utrzymać ludzi w umysłowym więzieniu. Próbujesz ich w nim utrzymać, próbujesz nimi manipulować. Tak więc ludzie, którzy mają wiedzę, by przepisać historię i przez to zmienić teraźniejszość, są bardzo niebezpiecznymi ludźmi dla tych, którzy chcą kontroli i ucisku. Ten człowiek miał niezliczone groźby na swe życie. Niezliczone zamachy na swe życie, nawet w ciągu tych paru ostatnich dni. I jest zmartwiony hierarchiami swego własnego ludu, tak jak jest zmartwiony wszystkimi innymi w tych innych kulturach i rasach, którzy chcą zachować tę wiedzę dla siebie, by móc otrzymać swą religijną dominację lub utrzymywać ludzi w ignorancji. Tak więc przyjechałem do tej krainy, by porozmawiać z Credo o wielu rzeczach. I jest to seria unikatowych wideo z wyjątkowym człowiekiem. I tym, od czego zaczniemy, skoncentrujemy się na dziwacznej historii. Historii nie z tego świata, jak moglibyście pomyśleć, ale którą potwierdzę na każdym kroku zgodnie ze swym doświadczeniem i wyjątkową wiedzą o tym kontynencie. W ciągu tych ostatnich lat, gdy próbuję ujawnić to, jak świat jest kontrolowany przez paru ludzi, jest i to kim są ci ludzie, wypłynęło to w trakcie moich poszukiwań. I jak dziwacznie to nie brzmi, rasa gadów z innego świata skrzyżowała się z ludzkością w bardzo starożytnym świecie, tworząc rody hybrydycznych krzyżówek. I widzimy nawiązania do tego w Starym Testamencie i w niezliczonych starożytnych tekstach. W Starym Testamencie, gdzie pisze o synach Boga, gdzie w oryginale pisało o synach bogów łączących się z córkami człowieka, by stworzyć hybrydyczną rasę Nefilim. Ci bogowie byli dosłownie bogami starożytnych ludzi i zwykli składać ofiary z ludzi, dosłownie, dla swoich bogów. I te rody krzyżówek, jak mówią starożytne przekazy, na całym świecie zostali umieszczeni na pozycjach rządów królewskiej władzy w starożytnym świecie. I wtedy, tak jak i dziś, jak się okazuje, gdy zrobisz genealogię rządzących rodzin i rządów na pozycjach władzy na świecie, było to 42 prezydentów USA do obecnie Billa Clintona, była to brytyjska rodzina królewska czy rządząca arystokracja Europy. Którakolwiek z tych kluczowych rządzących elit na szczycie systemu bankowego, na szczycie globalnego biznesu, natrafiamy na te same rody, które sięgają wstecz do tych samych rządzących linii starożytnego świata, królewskich rodów. I to, jak podają starożytne przekazy, były krzyżówki pomiędzy ludzkością i tymi gadzimi bogami. Innymi słowy, pozaziemska rasa gadów kontroluje planetę Ziemię od tysięcy lat, aż do dziś, i umieszcza genetycznie kompatybilne rody
na pozycjach władzy jako prezydentów, premierów, liderów bankowości, liderów biznesu itd. I to wyjaśnia tak wiele rzeczy. Skąd mamy boskie prawa do królestwa, boski przywilej rządzenia z powodu rodowodu, genetyki? Dlaczego te rządzące rody arystokracji, rodziny królewskie zawsze obsesyjnie mieszały się tylko ze sobą? Tak jak robią to rody wschodniego establishmentu i rodziny w USA, które produkowały tak wielu prezydentów i liderów bankowości i administratorów rządu USA. I jak jest to uderzające i dziwaczne, jak wciąż powtarzam. Jak wygląda niemal na niedorzeczność z naszej perspektywy życia i rzeczywistości? Gdy zacząłem rozmawiać z Kradomutwą, z jego afrykańskiego doświadczenia i wiedzy, z jej najbardziej uderzających głębin i różnorodności, opowiedział dokładnie tę samą historię, którą ja odsłoniłem na całym świecie. Dokładnie to samo i w wielkich szczegółach. I jeśli Afryka i cały świat mogą kiedykolwiek być wolne i będą, to muszą wysłuchać tego człowieka. I muszą go wysłuchać teraz. Zacząłem od rozmowy z Credo o pochodzeniu wiedzy, którą zamierza się z nami podzielić po raz pierwszy i w tak wielu sprawach. Ponieważ jest to wiedza, którą normalnie otrzymują tylko wtajemniczeni. Ale jak to ujął Credo, świat musi to wiedzieć. Tak więc to jest unikalne wideo, jest to wyjątkowy człowiek. I jak powiedziałem, spytałem go najpierw o pochodzenie tej wiedzy, którą zamierza nam przekazać. Kiedy biały człowiek zaczął niszczyć naszą religię, kiedy zaczął demonizować naszych bogów, kiedy zaczął ośmieszać to, w co wierzymy i użył w tym celu wykształconych Afrykanów, by zniszczyć tę starożytną afrykańską religię, w wielu częściach Afryki nasza starożytna religia zeszła do podziemia. I nazwali siebie tak zwanymi tajnymi stowarzyszeniami. Wszędzie w południowej Afryce i w centralnej, wschodniej i zachodniej, gdzie ta wiedza była przechowywana. I trzymana przez starszych strażników. I wielu, wielu z nich nie wiedziało, że w innych częściach Afryki byli inni strażnicy, którzy robili dokładnie to samo, co oni. Teraz, kiedy po raz pierwszy stałem się Sangoma, byłem już wykształconym człowiekiem. Skończyłem szkołę jako 14-letnie dziecko. I kiedy po raz pierwszy stałem się Sangoma, miałem 16 lat. I to, co moja ciotka i dziadek na równi z moją prababką powiedzieli mi, zaszokowało mnie do głębi mej duszy. Odkryłem, że szkoły misjonarskie nauczyły mnie samych kłamstw o mym ludzie. Misjonarze powiedzieli nam jako dzieciom, że jedyne światło przybyło do Afryki z białymi ludźmi, że zanim przybyli, my, czarni ludzie, nie mieliśmy pojęcia o Bogu. Nie mieliśmy wierzeń w życie po śmierci i że dlatego nasi ludzie byli rasą dzikusów, którzy zwykli leżeć w słońcu, oglądać się za kobietami, walczyć i pić piwo każdego dnia. Nagle obudziłem się na fakt, że Afrykanie byli faktycznie o wiele bardziej zaawansowani
intelektualnie niż misjonarze chcieliby im to przyznać, że tak jak biali ludzie mieliśmy astrologię, astronomię, mieliśmy chirurgię i faktycznie odkryłem, że chirurdzy Zulusów, że we wczesnych latach XIX-XVIII wieku i nawet wcześniej mogli wykonywać operacje, do których nie byli wtedy zdolni biali chirurdzy. I im więcej uczę się o moim ludzie, tym więcej chcę się dowiedzieć. I gdy moja inicjacja pod kierunkiem mojej ciotki Miner i dziadka Zigo się zakończyła, chciałem się nauczyć więcej i więcej i więcej. I czasem musiałem zapłacić za to odrażającą cenę w celu otrzymania tej wiedzy. W jednym miejscu, tutaj, w północno-zachodnim Transwalu, moi nauczyciele odkryli, że jestem naprawdę nieodpowiedni. I powiedzieli mi, że jeśli chcę być członkiem tego tajnego stowarzyszenia, to muszę być obrzezany. Musiałem przejść ceremonię obrzezania i przeszedłem. I było to bardzo bolesne, zapewniam cię, ponieważ była wykonana płaskim nożem, który ktoś musiał drobinę stępić, by upewnić się, że otrzymałem wiadomość. Ja też to przeszedłem, ale spałem pod narkozą. Ale mamy ze sobą coś wspólnego. Proszę pana, w niektórych miejscach w Afryce Południowej, jeśli chcesz nauczyć się sekretów pewnych tajnych stowarzyszeń, musisz zrobić przerażające rzeczy, o których nie mogę tu opowiadać. I pewnego razu w krainie Barotsi, na zachodzie tego, co nazywają teraz Zambią, mój nauczyciel powiedział: spójrz, jak daleko się posuniesz w celu zostania jednym z nas. Mówię: jestem gotów zrobić wszystko. Popatrzył na mnie i powiedział: słuchaj, wykształcony człowieku, jesteśmy już zmęczeni takimi jak ty. Biali ludzie wchodzą pomiędzy nas, by rozpuścić nasze umysły, a potem zabić. Musimy być pewni, że można ci zaufać. I niech pan poczeka. Mówię mu: o wielki, jestem gotów zrobić cokolwiek. On mówi: jesteś pewien? Mówię: tak. I wtedy poszli na podwórze i stamtąd usunęli ręce ze zwłok człowieka zmarłego od 2 dni i przynieśli mi je i wezwali, bym ugotował je i zjadł. Zrobiłem tak. I to byli ludzie, którzy po raz pierwszy powiedzieli mi o rasie wysoce inteligentnych istot, które nazywali Chitauri, zdobywców, o rasie, która wyglądała jak gady, która rządziła tym światem od setek, jeśli nie tysięcy lat. Poprzez ten przerażający czyn byłem w stanie uzyskać wiedzę, do której nie mieli dostępu nawet najwyżsi rangą Sangoma, ponieważ nie mogli przejść przez rytuał, który ja przeszedłem.
W ten sposób sekretna wiedza jest chroniona w południowej Afryce i innym razem pozwoli Pan, że opowiem coś jeszcze. Znów na ziemi Barotsi, na granicy pomiędzy Angolą i południową Rodezją, jak ją wtedy nazywano, zostałem zaprowadzony do chaty i w tej chacie była młoda kobieta. Była czarna jak heban, a jej włosy były jak wielka czarna chmura na jej głowie. Jej zęby zostały zaostrzone w stylu Barotsi, dopóki nie przybrały wyglądu takich jak u gadów. I Mutwa był bardzo zmieszany. Co ta dama tu robi? Miałem zamieszkać w tej chacie przez parę nocy, więc co ona tu robi? Teraz Credo Mutwa miałby być przerażonym Zulusem? Nie bojącym się dzikich zwierząt, a bojącym się kobiety? Zdecydowałem się spać plecami do ściany, zostawiając tej damie miłe, czyste łóżko. Następnego dnia Credo Mutwa dostał 50 razów od miejscowego wodza, ponieważ nie przyjąłem świętego podarunku. Przypuszczam, że według tej damy zrobiłem coś bardzo zdumiewającego, by okazać, że jestem jednym z ich ludzi. Pech. Ale pech. Credo, dlaczego zdecydowałeś się, by ujawnić tę wiedzę teraz o wiele, wiele większej widowni? Panie David, proszę pana, Afryka umiera. Afryka jest mordowana. A my siedzimy jak cholerni głupcy i nie zdajemy sobie z tego sprawy, co zrobiono z naszym ludem. Mam dowody, które wystarczyłyby w każdym prawdziwym sądzie na to, że choroba zwana AIDS jest chorobą stworzoną przez człowieka. I ta choroba zabije 3/4 czarnych ludzi w południowej Afryce w ciągu najbliższych 10 lat. W Afryce toczą się wojny, które dla mnie jako czarnego człowieka nie mają żadnego sensu. Proszę pana, kiedy ludzie walczą w wojnach, panie David, dlaczego w nich walczą? Ludzie walczą w celu pozbycia się czegoś, co sprawia im ból. Czy jest to plemienny wódz, czy skorumpowany współczesny rząd? Walczą, by usunąć to brzemię lub być przez nie zniszczonym. To idea stojąca za rebelią. Ale w Afryce znajdujemy wojny, gdzie grupa rebeliantów wyzywa rząd i próbuje walczyć przeciw niemu. I w tych wojnach i w całkowitym zniszczeniu tego określonego kraju, gdzie ani rząd, ani rebelianci nie mogą już nic zyskać. I dlaczego? Bo znajdujemy te siły rebeliantów walczące z rządem i nagle armie rebeliantów rozdzielają się na mniejsze frakcje, które zaczynają walczyć ze sobą nawzajem, a nie z prawdziwym wrogiem. I wkrótce znajdujemy się w sytuacji, gdzie każdy walczy ze wszystkimi innymi i cała sprawa prowadzi donikąd. I mówię panu, że te wojny, które niszczą w ten sposób Afrykę, są dyrygowane przez siły spoza Afryki. Nasi ludzie potrzebują rozwoju. Nasi ludzie potrzebują pokoju w Afryce. Jesteśmy zasadniczo pokojowymi ludźmi.
Nie lubimy wojny. Nie daj historykom wmówić sobie tego steku bzdur. Afryka nie jest postrzegana przez ludzi spoza niej taką, jaką naprawdę jest. Po pierwsze, moje plemię zwie się Zulusami i słynie ze swych wojowników już od wielu, wielu lat. Ale poczekajcie. Ale czy wie pan, że lud Zulusów faktycznie nienawidzi wojen? I nie kochał ich tak, jak historycy chcieliby, byś w to wierzył. My, Zulusi, nazywamy wojny i nazywamy zło Imbi lub Ubumbi. I słowa Impri i Imbi pochodzą z tego samego źródła słowu, to, co jest złe. Nazywamy miedź i tusu, co oznacza pomocnik. Pomocnik i odstraszacz złych duchów. Ale żelazo nazywamy imsimbi, co oznacza zły metal. Metal wojny. Teraz, kiedy Zulus szedł do bitwy, przygotowywał się duchowo do walki. Ale gdy Zulus wracał z wojny, przechodził przez ceremonię oczyszczania, bardzo, bardzo bolesny rytuał, który trwał przez 7 dni, zanim w ogóle pozwolono by mu dotknąć swej żony. Ale poczekajcie na to. W Anglii mieliśmy panią Sarę Churchill, księżną Marlboro, która pisze w swym pamiętniku, że jej mąż, pan John Churchill, książę Marlboro, po straszliwej bitwie pod Blenheim, kochał się z nią 3 razy, gdy wciąż miał na sobie swoje wojenne buty. Niech pan poczeka. Proszę tego posłuchać. Mamy tu człowieka, który poszedł do swojego namiotu, czy cokolwiek to było, ze swymi butami wciąż śmierdzącymi krwią koni i ludzi i prawdopodobnie z ludzkimi szczątkami wciąż przylepionymi do gwoździ tych butów. I ten człowiek kocha się ze swoją żoną. Co to za obyczaj, by mężczyzna wchodził z odorem śmierci i profanował w ten sposób swoją żonę podczas 3 okropnych sesji seksu? My nigdy nie robiliśmy tak w Afryce. My nienawidzimy wojen i co więcej, nasi ludzie, czarni ludzie południowej Afryki, są oskarżani o bycie społeczeństwem zdominowanym przez mężczyzn. To absolutne, cholerne kłamstwa, proszę pana. Zulusi byli społeczeństwem zdominowanym przez kobiety. I jeśli chcesz na to dowodu, to spytaj siebie, kto zabił króla Szakę? Kto zatruł miód Szaki? 2 kobiety, bliźniaczki. Ciotki Szaki. Kto był największym doradcą króla Szaki? Jego matka Naandi zwykła planować wszystkie kampanie militarne Szaki aż do ostatniej. Więc w każdym miejscu w Afryce Południowej słowo oznaczające wielki oznacza również kobietę, ale to jest coś, o czym powinniśmy podyskutować innym razem. Tak więc, Afryka jest mordowana, proszę pana. Rasa ludzi, która założyła niegdyś jedne z największych cywilizacji na świecie, jest okrutnie eksterminowana, a nasi politycy wydają się być zahipnotyzowani.
jak mała antylopa zahipnotyzowana przez pytona. Nasi liderzy nie wiedzą, co się dzieje w Afryce. I będę mówił, proszę pana, będę mówił i ujawniał to i do cholery z konsekwencjami. Nie jestem odważnym człowiekiem, ale to najwyższy czas, by ktoś wystąpił naprzód i ujawnił konspirację wokół Afryki i wszędzie indziej. Więc popatrzmy na tę siłę, która jest wspólnym motywem poprzez całą historię, aż po dzisiejszy dzień w manipulowaniu tymi bardzo gwałtownymi, bardzo destruktywnymi sytuacjami. Moje własne poszukiwania na całym świecie z całą pewnością skupiają się na fakcie, że jest siła nie z tego świata, jak możemy powiedzieć, która jest tego wspólnym motywem. Jakie jest twoje doświadczenie i wiedza o pozaziemskich wpływach w historii Afryki? Jedna z najświętszych historii, jakie mi wyjawiono, mówi o tych istotach. Ta historia została mi wyjawiona po raz pierwszy w krainie, wtedy Barocji, a obecnie jest to kraj zwany Ruandą, znanym kiedyś jako Ruanda Urundi. Potem nauczyłem się o tej historii na pogórzu góry Kilimandżaro. I jest to historia, historia, którą znajdziesz w całej Afryce. Był kiedyś czas, gdy niebieskie niebo było niewidzialne, kiedy cały świat był pokryty mgłą, kiedy nie mogłeś dostrzec słońca tak jak teraz. Mogłeś je zobaczyć tylko jako plamę jasnego światła poruszającą się wolno po niebie. W tym czasie panowała wieczna wiosna. Każdego dnia w roku. W tym czasie ludzie nie mogli dostrzec gwiazd. W tym czasie mogli dostrzec tylko, jak rosną drzewa. Drzewa, które były bardzo, bardzo duże. Nie było w tym czasie pustyń, tylko dżungle. Wszędzie, gdzie tylko się wybrałeś. W tym czasie ludzie byli, jak to określamy w Zulu, Nugubili. Istota ludzka była zarówno kobietą i mężczyzną w jednym ciele. I pewnego dnia z nieba przybyły straszne obiekty. Były jak gigantyczne kule wykonane ze lśniącego złota. Były ukształtowane jak kule bez szwów i były większe niż największe góry. Przybyły z nieba, przynosząc ze sobą wielki chaos, czarny dym i ogień. I z tych wielkich obiektów wyszli oni. W tym czasie istoty ludzkie nie mogły mówić. Nie mieliśmy daru języka w tym czasie. Jednakże ludzie mieli wielkie umysłowe moce. Człowiek szedł do buszu i używając mocy umysłu wzywał do siebie zwierzę, które chciał upolować i zabić dla swoich dzieci. I zwierzę pojawiało się i klękało przed człowiekiem. I człowiek zabijał zwierzę i zabierał je do domu. Ale gdy Chitauri przybyli do Afryki, powiedzieli naszym ludziom, że są bogami i dlatego dadzą nam, istotom ludzkim, wielkie dary
pod jednym warunkiem. Mamy ich czcić i zaakceptować jako naszych stwórców. Niektórzy z nich powiedzieli naszym ludziom, że są naszymi starszymi braćmi i że ta ziemia stworzyła ich wiele pokoleń temu. I powiedzieli, że powrócili do zielonego łona swej matki i zamierzają zrobić z nas bogów. Ale co zrobili? Stworzyli parę bardzo dziwnych jaskiń na ziemi. Wykopali dwie jaskinie. W jednej jaskini było zielone światło, a w drugiej czerwone. I ściągnęli ludzi do tych jaskiń. I każdy człowiek musiał wybrać, do której jaskini chce iść. I ci, którzy wybrali zieloną jaskinię, wyszli jako kobiety. A ci, którzy wybrali jaskinię czerwoną, wyszli jako mężczyźni. I wtedy zdobywcy, Chitauri, powiedzieli ludziom, że teraz są idealni. Ale w chwili, gdy pierwszy mężczyzna ujrzał pierwszą kobietę, wybuchł straszny lament. Kobieta znienawidziła mężczyznę, ponieważ spojrzały pomiędzy nogi mężczyzn i zobaczyły coś, co wyglądało dla nich jak węże, zwisającego między nogami mężczyzn. A mężczyźni znienawidzili kobiety, ponieważ popatrzyli na ich klatki piersiowe i zobaczyli te duże rzeczy. Czym one były, nie wiedzieli. I wtedy Chitauri roześmiali się. Dla nich był to bardzo, bardzo dobry żart. I wtedy Chitauri powiedzieli, jeśli będziecie nam służyć, wy żałosne ludzkie istoty, to zrobimy z was bogów. I istoty ludzkie zgodziły się, by służyć Chitauri. I Chitauri dali ludziom drugi dar. Dar języka. I ludzie zaczęli mówić, używając swoich języków tam, gdzie wcześniej używali do tego swego umysłu. I wtedy znów zaczął się wielki bełkot, ponieważ ten człowiek nie znał języka tego człowieka. I gdy ten człowiek pozdrawiał tego, ten człowiek myślał, że jest obrażany i wtedy zaczęła się przemoc i wiele morderstw i zabójstw zaczęło mieć miejsce na całym świecie. Gdy nasi ludzie otrzymali język, odkryli ku swemu przerażeniu, że stracili wiele ze swych umysłowych mocy. Zapłacili straszliwą cenę. Ale Chitauri byli teraz panami ludzkich istot. Zmusili ludzi, by poszli do dziur w ziemi i wydobywali metal, złoto, miedź, cynę, wszelkiego rodzaju metale, do których wydobywania Chitauri zmusili naszych ludzi. I ludzie byli bardzo nieszczęśliwi, ponieważ nie mogli sobie poradzić z nowymi seksualnymi różnicami pomiędzy mężczyzną i kobietą. I wtedy z pomiędzy Chitauri przybyła bardzo dobra kobieta, Chitauri. Jej imię brzmiało Mai Zarantuari Samahongo. Była starszą żoną straszliwego wodza Chitauri. Umbaba Gorontwari Samahongo. Był jej żal ludzi, tej wielkiej gadziej damie. I powiedziała do ludzi: jesteście nieszczęśliwi? Tak, o wielka, chodzimy do tych dziur każdego dnia, wydobywamy kamienie i przynosimy je bogom.
ale nie jesteśmy szczęśliwi. I Mai Zarantuari podrapała się po łuskowatym policzku i zaczęła myśleć i myśleć. Była straszliwie brzydka. Jej oczy były okropne, jak światła w ciemnościach. Ale miała współczucie w swoim sercu i nauczyła mężczyznę i kobietę, jak mają się kochać. I powiedziała, spójrzcie, podzieliliśmy was na mężczyzn i kobiety, a te działania znów was połączą. Tak się nie stało, ponieważ każdy, kto otrzymuje dary od Intauri, dzieci Pytona, zawsze ma kłopoty. Tym, co się stało, było to, gdy ten człowiek spał ze swoją żoną. Nie podobała mu się, więc szedł, by skraść żonę innego człowieka. I wtedy wielki chaos, jaki widzimy teraz w Afryce, się zaczął. Więc mężczyźni zaczęli kraść sobie nawzajem żony i swoje dziewczyny, a kobiety zaczęły kraść sobie mężów. I był w kraju wielki zamęt. I król Umbaba, straszliwy władca Intauri, ludzi gadów, powiedział: zobacz, co narobiłaś, ty głupia stara kobieto. Teraz ci ludzie robią taki hałas. Posłuchaj tych krzyków w buszu. Kochają się jak pszczoły, przez to nasze złoto nie jest wydobywane. I to ty jesteś za to odpowiedzialna. Zarantuari myślała i myślała, myślała i myślała. I wtedy wpadła na plan i powiedziała: zmuszę ich, by przestali. Gdy będą się kochali, kobieta zajdzie w ciążę. I gdy zajdzie w ciążę, mężczyzna ją zostawi. I ten hałas w buszu nie będzie ci już tak przeszkadzał, mój panie. Tak więc Umbaba powiedział: tak, już lepiej. Ale wciąż nie ma produkcji. Tak więc wszystkie kobiety na świecie zaszły w ciążę. A Umbaba był wściekły na swą żonę. I trwało to dzień w dzień, dopóki któregoś dnia Zarantuari nie poruszyła czarnego bohatera zwanego Mueru. I Mueru wyzwał wielkiego władcę ludzi, węży, do walki. I odciął w walce królewski penis króla wężowych ludzi. I to spowodowało wielką wojnę, a Mueru uciekł, ale Umbaba, straszliwy władca ludzi, złapał go, aresztował i przyprowadził do swojej wioski. I wtedy wielki wódz Gorontuari Umbaba powiedział: patrz, odciąłeś mi to i zastąpiłem zrobionym ze złota i już nie mogę kochać się ze swoją żoną. Za dużo myślisz, ty parszywa, żałosna, mała ludzka istoto. Teraz Umbaba miał straszliwy paznokieć na jednym ze swych palców. Pazur. I tym pazurem wdarł się do nozdrza Mueru, robiąc straszliwą dziurę w jego mózgu. I zaczął wypijać mózg Mueru. I wtedy wyrzucił zwłoki. I do dziś wierzymy, że ludzie Chitauri jedzą ludzkie mózgi. I co wystarczająco dziwne, naukowcy znaleźli czaszki, gdzie ludzki mózg został usunięty i zjedzony przez kogoś lub przez coś. Gdy mówisz mi o tym, tak wiele rzeczy przychodzi mi na myśl. Po pierwsze, mówisz, że telepatia była kluczowym środkiem komunikacji, dopóki nie przybyli Chitauri, te gady, tak. I zgaduję, że jest z tym jak z mięśniami, gdy ich używasz, stają się bardziej wrażliwe i mocniejsze. Im więcej używasz swojej telepatii, tym potężniejszy masz umysł. I wtedy, gdy pojawił się język, niemal nas to uwięziło w tym trójwymiarowym świecie i odłączyło nas to od mocy umysłu. Tak, proszę pana. Również interesująca jest historia o tym,
jak dano nam język i wtedy inne języki. I oczywiście jest to w Starym Testamencie, w Biblii i w historiach na całym świecie, że zostaliśmy podzieleni przez języki, więc nie mogliśmy się porozumiewać. I jako ktoś, kto publikuje książki, wiem, jak trudno jest porozumiewać się poprzez książki, gdy mamy tyle różnych języków. Tak, to była największa forma kontroli przez długi czas. Tak, proszę pana, nawet teraz tu w Afryce Południowej, dziś, czarni ludzie preferują rozmawianie ze sobą po angielsku, jeśli należą do różnych plemion. I nawet w ciągu wielu dekad czarna młodzież opracowała nawet własny język franka, który wszyscy nazywamy tsotsi, język tsotsi, mieszankę afrykańskich słów i afrykanerskich słów. Zrobili to, by obejść niesamowity językowy podział pomiędzy czarnymi ludźmi w Afryce Południowej. Pokażę panu jedną zdumiewającą rzecz, to jak różne są te języki. Język ludu Klosa ze wschodniego przylądka jest bardzo podobny do Zulu, ale pewne ważne słowa w języku Zulusów, dobre słowa, są uważane za obsceniczne przez lud Klosa. Na przykład, w języku Zulusów duch przodków jest nazywany Ichlos. Ale jeśli użyjesz tego słowa przy Klosa, to powie, że używasz brzydkiego słowa, ponieważ dla nich Ichlos oznacza seksualne pożądanie. I w języku Zulusów młyn jest znany jako impupu. Ale w języku Babedi młyn znany jest jako imbupi. I jeśli Zulus użyje słowa impupu przed kobietą Babedi, to poczuje się obrażona, ponieważ w języku Babedi impupu oznacza żeński organ seksualny. I w języku Mashona, w języku Zulusów, matka nazywa się mama. Jeśli powiem moja matka, mówię mama wami. Ale w języku Mashona, ludu ze wschodniego Zimbabwe, słowo mama znaczy usiąść i się wypróżnić. Więc gdy pewnego dnia powiedziałem do mojego gospodarza Mashona, co w Zulu oznacza pamiętam moją matkę, tęsknię za moją matką, ten Mashona natychmiast wziął mnie za rękę i zaprowadził do swojej latryny wykopanej na tyłach domu. Ponieważ w języku Mashona słowo matka to mai, nie mama. Tak więc widzi pan te straszliwe trudności, te subtelne problemy z językiem. To bardzo wielki problem w komunikacji w Afryce. Tak więc zaprojektowaliśmy sztuczne języki. Jest kolejny język zwany Fanagalo, który jest językiem franka, zawierającym słowa afrykańskie na równi ze sztucznymi słowami Zulusów, którzy pracowali w kopalniach w latach 1930, 40 i 50. Więc, by obejść tą wielką językową przeszkodę, stworzyliśmy sztuczne języki w Afryce. Ale dziś angielski jest preferowanym językiem komunikacji. Niektórzy mówią, że powinniśmy też uczyć się francuskiego. To również kolejny język komunikacji w Afryce. Niektóre z problemów językowych mogą być zabawne, ale to ta sama sytuacja, dziel i rządź, która w ten i inne sposoby stworzyła ten ogromny kocioł w Afryce i w innych miejscach na świecie.
Tak, patrzę na swoje badanie i to, co mówisz, jest dla mnie uderzające. Mówisz dokładnie o tym, z czym się zetknąłem. To niewiarygodne potwierdzenie tego, że rasa gadów z innego świata stoi za manipulacją ludzkością od bardzo, bardzo długiego czasu. Teraz, jak właściwie Chitauri, gady, wyglądają? Nie jestem bardzo dobrym artystą, proszę pana. Jesteś lepszym artystą niż ja, to pewne, ale jak wierzymy, tak wyglądają Chitauri. Tak byli wyobrażani. Widzi pan, wy, biali ludzie, mówicie, że na tej planecie są obce istoty. Nie, mylicie się. Ziemia, na której żyjemy, wyprodukowała 24 różne rasy podczas swej długiej egzystencji. Proszę pana, tak właśnie wyglądają Chitauri. Mają około 11-12 stóp wzrostu. I jest to bardzo giętka istota, która wydaje się nie mieć struktury kostnej. Ich palce nie mają stawów. Są bardzo takie, jakby kości tutaj były bardziej elastyczne. Niektórzy Chitauri mają 3 szpony i kciuk. Niektórzy mają 6 szponów i kciuk. I proszę pana, niektóre Chitauri mają rogi na swych głowach. I tym, co mnie zaskakuje, jest to, niektórzy producenci filmowi, jak producent, który zrobił film Gwiezdne Wojny, często pokazuje w swych filmach stworzenia, które naprawdę istnieją, które nawet najbardziej niewyuczony Afrykanin, który wie o Chitauri, może zidentyfikować. Na przykład, w nowym filmie z cyklu Gwiezdne Wojny, jak on się nazywał? Gwiezdne Wojny, coś jakby tak, jest stworzenie, które mnie zdumiewa, zwane Darth Maul. Darth Maul to czerwono-czarna istota z pierścieniem małych rogów wokół jego głowy. I dokładnie tak wyglądają Chitauri. Niektórzy mają zwyczajne głowy bez jakichkolwiek rogów na nich. To pomniejsi Chitauri, ale królewskie Chitauri mają pierścienie małych, ostrych rogów wokół swych głów, ale bardziej wysocy Chitauri, tacy jak ich król Mubaba Samahongo, mają bardzo długie rogi, które rosną w ten sposób. Nie w ten sposób jak u byka, ale w ten sposób jak u pewnych antylop. Teraz zastanawiam się, tylko się zastanawiam, skąd ci producenci filmowi biorą swe informacje. I w jednym dziwnym filmie, na który zawołał mnie jeden z moich studentów, bym przyszedł i popatrzył, to były Gwiezdne Wrota 2. I w tym filmie było stworzenie bardzo śliskie, kremowego koloru stworzenie z bardzo surowym wyrazem na twarzy. To była odrażająca podobizna Mubaba Samahongo, straszliwego imperatora Chitauri. Najwyraźniej jest ogromna ilość wiedzy o tym, co się dzieje, co jest grane.
która wypływa symbolicznie przez filmy i obszary komunikacji, takie jak Hollywood. Rzecz w tym, jestem coraz bardziej zdumiony, gdy rozmawiam o tym z tobą, ponieważ spotykałem na całym świecie ludzi podających mi opisy gadopodobnych figur, w szczególności ludzi na pozycjach władzy na świecie, zmieniających się w gadzią formę i zmieniających się z powrotem. I to, co opisują, to dokładnie to samo, o czym mówi wiedza starożytnej Afryki, że jest widywane. To, o czym mówisz, jest zdumiewającym potwierdzeniem. I oczy są czymś, co wciąż wypływa w tych opisach. Tak, opowiedz mi o oczach Chitauri. Wojownik Chitauri ma oczy jak wąż. Te oczy są żółtawe z pionowymi źrenicami i świecą w ciemności. Jeśli więc Chitauri, wojownik Chitauri, jeden z niższych klas, ukrywa się w jaskini, jego oczy ledwo widać. Królewski Chitauri ma troje oczu, proszę pana. Ma żółte oczy, które świecą w dziwny, niemal odizolowany sposób, jak klejnoty. Jak pewien typ żółtych klejnotów. I mają też oko pośrodku czoła. Oko, które nie zamyka się z góry na dół, jak robi to normalne oko, ale zamyka się z boku na bok i otwiera się w ten sposób. Teraz to oko tego Chitauri, to oko, które zabija. Ponieważ człowieka można powalić ogniem, tym błyskiem, który z niego wychodzi. Czy to dlatego, czy stąd się wziął motyw złego oka? Tak, proszę pana. W rzeczy samej. Straszliwy imperator Chitauri, o którym się mówi, że żyje po dziś dzień, Mobaba ma swoje centralne oko. Jego pozostałych dwoje oczu zostało zaszyte przez jego zazdrosną żonę, ale jego zabójcze oko, Samahongo, straszliwe czerwone oko, otwiera się i może je otworzyć nawet tak. Panie David, chciałbym się z panem czymś podzielić. Chodzi o to, najlepszą metodą, by chronić złą rzecz, jest zaprzeczanie jej istnieniu. I jeśli mówisz o takich rzeczach jak Chitauri, i jeśli mówisz o rzeczach takich jak Mandinda, będzie wielu ludzi, którzy powiedzą ci: bzdury, te rzeczy nie istnieją. Teraz, w ten sposób, to wielkie zło jest chronione poprzez zaprzeczanie mu. Pewnego dnia, podczas moich długich podróży po świecie, byłem w Nowym Jorku, w tym miejscu zwanym Harlem, i widziałem tam graffiti na murze wzdłuż przejścia. I graffiti mówiło: nie ma czegoś takiego jak mafia. I zabijemy każdego dupka, który mówi, że jest. Znów Ameryka zaprzecza. I zaprzecza istnieniu mafii. I poprzez zaprzeczanie jej istnieniu chroni ją dobrowolnie lub nie. To ci, którzy zaprzeczają temu, że istnieje międzynarodowy spisek, zaprzeczają gwałtownie, ale poprzez zaprzeczanie temu faktycznie asystują temu i chronią to. Musimy przestać zaprzeczać istnieniu tych rzeczy. Musimy przestać mówić, że nie ma Chitauri, że nie ma obcych,
że nie ma Illuminati. Oni są. Mógłbym ci opowiadać o tym godzinami. Na przykład, czy wie pan, jak nazywamy osobę, bardzo, bardzo sprytną osobę, bardzo, bardzo mądrą osobę, osobę, która otrzymuje światło od Boga? Nazywamy go Umkaniseluwa, innymi słowy iluminowany. Kanisa oznacza oświetlić coś, a Umkaniseluwa oznacza kogoś, kto został oświecony przez bogów. Więc ty mówisz Illuminati, ja mówię Umkaniseluwa. To ta sama rzecz. I moje badania wskazują to bardzo jasno, i znów masz rację, że jest ogromne zaprzeczanie temu, że to fakt. Nawet wśród badaczy konspiracji jest ogromne zaprzeczanie temu, że Chitauri, Gady i Illuminati to właściwie ta sama rzecz. Dokładnie, proszę pana, ponieważ wśród moich ludzi mówimy, że gdy dwóch Chitauri wyzywa się wzajemnie do walki o władzę i muszą walczyć w studni za pomocą swoich straszliwych oczu, zaczynają one świecić jak u ryb głęboko w morzu. I im szybciej świecą, tym bardziej są rozgniewani, jak zwykło się mówić. Teraz oto dlaczego są pewne części Afryki, gdzie ludziom doradza się, by nie chodzili po nocy, ponieważ wtedy Chitauri często walczą. I w jednej z tych części Afryki, proszę pana, jest niezwykłe miejsce, zwane górami okrągłych skał. Matobo. Długo nazywane Matobo w Zimbabwe. Te wzgórza nie są niezwykłe same w sobie. Te wzgórza, jak mówią, są jedynym miejscem w Afryce, gdzie Chitauri były widziane. I to są wzgórza, gdzie pan Cecil John Rhodes leży pochowany. Ale jest w tym coś więcej. Musisz odwiedzić kiedyś to miejsce. Pomiędzy skałami gór Matobo znajdziesz gatunek jaszczurek, których nie ma nigdzie indziej w Afryce czy na świecie. Gatunek jaszczurek, który odpowiada na głos ludzkich istot. Gdy po raz pierwszy przybyłem w 1958 do kraju zwanego Rodezją, teraz znanego jako Zimbabwe, znalazłem tam Afrykanina, który był przewodnikiem dla turystów, który zabawiał ludzi, wydając dziwny dźwięk. I wzywał tak te dziwne jaszczurki. Jedyny typ jaszczurek gdziekolwiek na ziemi, który odpowiada na ludzki głos. Zwykły wychodzić ze szczelin i dziur w ziemi i zbierać się wokół tego Afrykanina. I to ten afrykański przewodnik powiedział mi, że dźwięki, które wydaje, nie są tylko hałasem. To mowa Chitauri, gwiezdnych bogów. Czy to nie zdumiewający zbieg okoliczności, że Cecil Rhodes, jeden z największych frontmanów Illuminati, zapewne z całą pewnością we współczesnych czasach, który zrobił tak wiele, by zniewolić Afrykę, wybrał pochówek w miejscu, gdzie to wszystko się dzieje? Widzi pan, Cecil John Rhodes utorował sobie drogę do serc Afrykanów i w swojej rozpaczy mądrzy ludzie wśród ludu Mashona i mądrzy ludzie wśród ludu Matabele próbowali sprawić, by Cecil John Rhodes został jednym z nich i opowiedzieli mu o sekretach gór Matobo.
że pod górami Matobo leży miasto, miasto wielkiej mądrości, które jest domem ostatnich żyjących Chitauri, boskich istot w tej części Afryki. Jeśli pójdzie pan w góry Matobo i weźmie pan 4-funtowy młot i uderzy w pewne części tego krajobrazu tym młotem, otrzyma pan pusty dźwięk, który wskaże, że są tam jaskinie głęboko pod ziemią. Są dwa takie łańcuchy gór. Są to góry Matobo. I wtedy na wschód od Zimbabwe są wielkie góry znane jako Inyangani, góry płaczącego księżyca. Tam nawet dziś ludzie znikają bez śladu. Czasem taka osoba znika na kilka dni i pojawia się kilka dni później, nie wiedząc, gdzie był lub gdzie ona była. I biali ludzie tam znikali, i czarni ludzie znikali tam, tysiącami. I ja również tam zniknąłem na 4 dni. W 1959, w jednym z najbardziej traumatycznych doświadczeń mego życia, co się stało? To długa historia, proszę pana. Moja nauczycielka wysłała mnie, bym znalazł specjalne zioło, które rośnie jedynie u stóp tych gór. Był to zwyczajny dzień, jak każdy inny. Taki piękny dzień, jak dziś. I ja kocham afrykańską dzicz. Czuję się w buszu jak w domu, zwłaszcza w dawnych dniach, gdy wciąż byłem dobrego zdrowia. Kocham zwierzęta, kocham ich zapach. I kocham zapach roślinności. I szukałem tego zioła, gdy nagle opadła na mnie jasno-niebieska mgła. Zajęło mi trochę czasu, by zareagować na tę dziwną rzecz. Był gorący dzień i nagle temperatura wokół mnie spadła. Było tak, jakbym znalazł się na zboczu bardzo zimnej góry. Ale to był ciepły dzień i w następnej chwili byłem w czymś, co wyglądało na metalowy, oświetlony tunel, jaskiniowy tunel i leżałem na czymś, co wyglądało jak stół roboczy, bardzo wielki stół roboczy jakiegoś rodzaju. Wiesz, jak żelazny stół, na którym inżynier lub ktoś taki pracuje w metalu, którego używałby do spawania i cięcia. Ale ten stół roboczy był bardzo jasno wypolerowany i leżałem tam bez spodni, tylko w mojej krótkiej koszulce. Gdy zobaczyłem znów przez coś, co wyglądało jak niebieska mgła, kilka ruchomych obiektów, które jak w pierwszej chwili pomyślałem były lalkami. I te obiekty ruszyły w moją stronę. Zauważyłem ku memu wielkiemu zaskoczeniu, że były bardzo szczupłe, niskie, podobne do człowieka stworzenia, z bardzo, bardzo dużymi głowami, ukształtowanymi jak melony. Stworzenia nie miały nosów, takich jak mają ludzie. Miały tylko małe dziurki po obu stronach miejsca, gdzie powinien być nos, a ich usta były jak cięcia nożem na dole ich twarzy. I te stworzenia zbliżały się do mnie. W kolorze były szare jak pewien gatunek ryb. I miały srebrno-szare kostiumy,
które sięgały im do szyi i nadgarstków. Nie mogłem w tym czasie zobaczyć, czy noszą buty, czy nie. I gdy patrzyłem na te stworzenia, zdałem sobie nagle sprawę, że coś jest nade mną i stoi tam, i spojrzałem prosto w twarz jednego z nich. Był o wiele wyższy niż reszta. I ta istota miała na sobie ubranie, mocno dopasowane do ciała, bez żadnych przycisków ani niczego, które łączyło się z jego szyją. Tamtego dnia zauważyłem, że to stworzenie miało bardzo długie palce. Jego palce miały ekstra, każdy z jego palców miał ekstra paliczek i kończyły się one pazurami, takimi jak u kurczaka lub pewnego rodzaju niedźwiedzia. Ale jego kciuk był tutaj, a nie tu. Był pośrodku jego ręki. I to stworzenie stało nad moją głową i patrzyło w dół na mnie i patrzyłem w jego oczy, które w rzeczy samej były bardzo dziwne. Były jakby nosił plastikowe gogle na oczach. Mogłem zobaczyć oczy wewnątrz tych gogli. I to miało dziury tu po obu stronach. Ale nie miało nosa, tak jak ja. Jego szczęki były bardzo małe, a jego usta były jak szczelina z małymi łuskowatymi tworami, tam gdzie powinny być jego wargi. I to stworzenie miało na sobie okropny zapach. Nie mogę opisać tego zapachu. Był to metaliczno-chemiczny zapach, jak zapach, który otrzymujesz, gdy ktoś wytapia mosiądz lub miedź. I bardzo brzydki zapach chemikaliów. Te dwa zapachy połączone razem i to stworzenie patrzyło w dół na mnie i byłem przerażony, ale nie mogłem się ruszyć. I następną rzeczą, jaką poczułem, był straszny ból z mojej lewej strony. Było to, jakby ktoś nadepnął na mnie aż do kości. Krzyknąłem i próbowałem zeskoczyć, ale moje ciało było nieaktywne. Nie mogłem się ruszyć. Nie byłem przywiązany żadnym łańcuchem. Nie byłem przykuty niczym do powierzchni tego stołu. Żaden pas mnie nie krępował, ale nie mogłem poruszyć swoim ciałem. Gdy spojrzałem w dół na to, co się dzieje, odkryłem, że jedno z mniejszych stworzeń wsunęło coś bardzo bolesnego w mój lewy bok. I wtedy, gdy patrzyłem na to przerażony, stworzenie wyciągnęło tę rzecz i zobaczyłem, że wygląda jak ołówek zrobiony z lśniącego metalu, z czymś, co wydawało się być elastycznym kablem z tyłu. I zanim mogłem zrobić cokolwiek, moja głowa została przytrzymana przez stworzenie nade mną. Złapało mnie z obu stron głowy w ten sposób. I to drugie stworzenie włożyło coś do mojego prawego nozdrza. Tutaj. Było to, jakby mnie postrzelono. Ból był tak straszny, że krzyczałem. Krew wypełniła mi usta. Krew wypłynęła z nozdrzy. A stworzenie wydawało się nie przejmować tym. Byłem ogłupiały. Ból był tak intensywny, tak straszny. I wtedy, cicho i brutalnie, stworzenie wyciągnęło tę rzecz, którą dźgnął mnie w nos.
i krew napłynęła mi do ust. Krew wypłynęła z mych nozdrzy i zacząłem się dławić. I wtedy to wielkie stworzenie zimno przewróciło moją głowę w tę stronę, więc krew wypłynęła mi z ust, co dało mi pewną ulgę. I po czymś, co wydawało się wiecznością bólu, stworzenie przyniosło coś skądś, coś, co wyglądało jak staroświecki imbryk do herbaty, i przytknął tę rzecz blisko mojego nosa. I wtedy zacząłem odpływać, a ból się zwiększył. Ty wiesz, była to tortura tak intensywna, że nawet teraz nie mogę tego opisać. I wtedy stało się coś innego. Czwarte stworzenie zaczęło się krzątać pomiędzy moimi nogami. Wyciągnęło moje męskie przyrodzenie i coś w nie wetknęło. To było bardzo dziwne, ale nie czułem w tej chwili żadnego bólu. Ale mogłem czuć elastyczny kabel poruszający się wewnątrz mnie, aż do ciała. I wtedy, nie mogę tego opisać, było to tak, jakby moje nasienie było wysysane przez ten mały, jasny, elastyczny kabel. I wtedy stworzenie po prostu go wyciągnęło. Krzyczałem i płakałem i krzyczałem, ale nie mogłem się ruszyć. I wtedy stało się coś, co zdumiewa mnie do dziś. Po tym, gdy stworzenie wyciągnęło elastyczny kabel z mojego organu, stworzenie po prostu stało tam, patrząc na mój organ. I byłem tak przerażony, że oddałem mocz. I przypadkowo oddałem mocz na klatkę piersiową tego stworzenia. I stworzenie odskoczyło tak, jakbym do niego strzelił, i odrzuciło je w tył. Ale jego twarz nie okazała żadnego wyrazu. Jego usta się nie otworzyły, ale sposób, w jaki zareagowało całe się trzęsąc, był jakbym je naprawdę zranił. Ale nosiło ten rodzaj kombinezonu. I po tym zostałem sam. Oprócz wielkiego stworzenia, które stało tym razem po mojej prawej, ze skrzyżowanymi ramionami, patrząc w dół na mnie. I wtedy, gdy próbowałem powiedzieć temu stworzeniu, żadnego więcej bólu, nie chcę więcej bólu, proszę, błagałem. Nagle w moim umyśle zaczęły się pojawiać obrazy. Obrazy budynków zatopionych w czerwonej wodzie. Budynków, które wyglądały na zbombardowane. I miast zatopionych w straszliwym mule. Drzew wystających jak zepsute korzenie. Drzew bez liści, bez gałęzi. Drzew wystających z mułu, jakby były zatrute. Widziałem wizję tego. I wtedy, przez drzwi, których nie widziałem wcześniej, weszła dziwna i straszna istota. Wyglądało dokładnie tak. Było wysokie i zrobione w całości z metalu, z płonącymi oczami i ryjkiem. Nie zrobiło nic. Po prostu ruszyło się i stanęło po mojej lewej stronie. Nie dotknęło mnie ani nie zrobiło nic takiego. Po prostu stało tam, robiąc dziwny, buczący dźwięk. W ten sposób.
I za tego metalowego stwora pojawiło się kolejne stworzenie i było tak różne od tych szarych stworzeń, bo wyglądało dokładnie jak istota ludzka. Miało różową skórę, taką jak biała kobieta. Jej włosy były złote i jej uszy były zdecydowanie spiczaste, jak u zwierzęcia. Jej oczy były lekko skośne, były jasno niebieskie i nigdy ani razu nie mrugnęły. I było tak, nago. Z tyłu był ogon jak bicz, który był bardzo widoczny. Po tym, jak podeszło, po tym zrobiło mi to, co zrobiło. Co zrobiło to stworzenie? Wspięło się na mnie i zaczęło się ze mną kochać. I zauważyłem, że w przeciwieństwie do normalnej kobiety, jej piersi były umiejscowione za wysoko na jej klatce piersiowej i z wyglądu wydawały się bardzo, bardzo twarde. I tutaj włosy łonowe, tak jak i te pod pachami, były ogniście czerwone, jak pofarbowane. I to stworzenie ani razu nie mrugnęło. Patrzyło na ciebie, jakby nie miało płynu w oczach, tylko straszne, nieruchome spojrzenie. Było to małe stworzenie rozmiarów 16-letniej dziewczyny, ale było bardzo, bardzo ciężkie, gdy na mnie siedziało. I nie było żadnych emocji w tym całym nonsensie. Nie było nic. Odłożę artefakt. I wtedy to stworzenie zabrało mnie z tego pokoju. Po tym, jak to metalowe stworzenie i różowe stworzenie zniknęły, to stworzenie zabrało mnie z tego pokoju, asystowane przez kolejne. Popchnęli mnie do korytarza, który otwierał się powoli w tym kierunku, po mojej prawej stronie. I tam pokazano mi wiele rzeczy, których nawet do dziś nie rozumiem. Pokazano mi mniejsze wersje tego stworzenia, pływających w wielkich cylindrach, wykonanych z czegoś, co wyglądało jak szkło, w różowym płynie, jak małe insekty, jak małe brzydkie żaby wewnątrz płynu. Wyglądały jak ludzkie płody po aborcji. Były bardzo straszne i obrzydliwe. I wtedy, proszę Pana, weszliśmy do innego pomieszczenia i zobaczyłem tam wielu ludzi, którzy przechodzili tę samą torturę, przez którą ja przeszedłem. Jedną szczególną osobą, obok której przeszedłem bardzo blisko, był biały człowiek, zdecydowanie Europejczyk, z żółtawą brodą i wąsami i długimi związanymi blond włosami. Ten człowiek spojrzał mi w oczy, a ja spojrzałem w jego. Gdy byliśmy tak blisko, gdy przechodziłem obok niego, by skrócić tę historię, powiem, że znalazłem się znów w buszu, ale miałem na sobie tylko moją koszulę. Moje buty zniknęły, tak jak moje spodnie. Więc zdjąłem moją koszulę i owinąłem wokół pasa jako przepaskę i zacząłem iść, nie wiedząc tak naprawdę, w jakim kierunku zmierzam. Wtedy natknąłem się na trakt i poszedłem wzdłuż niego.
I w jakiś czas później zobaczyłem ludzi idących w moją stronę. Była to grupa młodych mężczyzn i kobiet z ludu Mashona i szli do placówki handlowej. I zapytałem ich, gdzie jest domostwo Elizabeth Moyo, i skierowali mnie do niej, ale trzymali się ode mnie na bezpieczny dystans. Później dowiedziałem się, dlaczego. Miałem na sobie straszny, nieludzki zapach. Kiedy w końcu dotarłem do wioski pani Moyo, wszystkie psy w tym miejscu wpadły w histerię. Dopadły do mnie w szale, chcąc rozerwać mnie na strzępy. I tylko mieszkańcy wioski ocalili wtedy moje życie. Pani Moyo spytała mnie, gdzie byłem, i powiedziałem, że nie wiem. I wtedy powiedziała, ja wiem, byłeś wzięty przez małych. Powiedziałem, tak. I nie mogę tego zrozumieć. Powiedziała, musisz nie próbować zrozumieć. Zostałeś wybrany przez bogów jako żyjąca ofiara. Więc nawet nie próbuj o tym mówić. Ale jak mogłem o tym nie mówić? Chciałem zrozumieć, co mi zrobiono, przez kogo i dlaczego. Nawet teraz, proszę Pana, wciąż próbuję zrozumieć, o co w tym wszystkim chodziło. I wiele lat później spotkałem niezwykłą białą kobietę, Elizabeth Clare, sławną południowoafrykańską kobietę, która pracowała dla brytyjskiego wywiadu podczas wojny i która, jak nam powiedziano, została zapłodniona przez istoty z gwiazd. Akko. Spytałem Elizabeth, jakie było znaczenie tych dziwnych rzeczy, które mi zrobiono. Ponieważ od tamtego czasu zetknąłem się z wieloma czarnymi ludźmi, z dobrze ponad 200, którzy przechodzili przez tą samą torturę, co ja. Zetknąłem się z wieloma czarnymi i półkolorowymi kobietami, które zostały tajemniczo zapłodnione przez te same stworzenia, przez których ręce przeszedłem. I niech Pan pozwoli, że opowiem Panu jeszcze jedną interesującą rzecz, zanim zapomnę. Jakiś rok po tym, jak przeszedłem przez to straszne doświadczenie, szedłem samotnie po ulicach Johannesburga, dostarczając przesyłki, gdy jakiś człowiek krzyknął do mnie, bym się zatrzymał. Zatrzymałem się, myśląc, że to policjant, który chce mnie aresztować z jakiegoś powodu. I gdy próbowałem pokazać moje dokumenty, ten biały człowiek powiedział, słuchaj, nie chcę twojej paskudnej przepustki, kawsze. Powiedziałem, więc czego chcesz ode mnie? Powiedział, słuchaj, gdzieś cię widziałem. Gdzie cię widziałem? Powiedziałem, nie wiem, proszę pana, ale wyglądał dla mnie bardzo znajomo. I wtedy powiedział, słuchaj, nie pieprz mi tu, człowieku, gdzieś cię widziałem. Gdzie ty i ja się spotkaliśmy? Wtedy powiedziałem do niego, widziałem cię w Rodezji, w pewnym miejscu. Leżałeś tam na stole. Gdybym uderzył tego białego człowieka pięścią, nie zareagowałby w taki sposób, jak zareagował. Zbladł, niemal poszarzał. Bluznął strasznie brzydkim słowem i odszedł. Jego oczy nie były wypełnione gniewem, proszę pana, ale czystym, nagim przerażeniem. Zdumiewająca historia. Tak, proszę pana. Ale jest coś więcej.
Jest coś więcej, ponieważ wciąż chcę się dowiedzieć, co mi zrobiono. Proszę Pana, pewnego dnia Ty i ja musimy więcej porozmawiać, o wiele głębiej niż teraz. Chciałbym Panu opowiedzieć, że od tamtego czasu odkryłem, że wiem rzeczy, których człowiek o moim standardzie edukacji nie powinien wiedzieć. Te ręce, nie wiem, czy Pana przekonam, te ręce mogą nie tylko stworzyć te rzeźby, używając starożytnych afrykańskich sekretów formowania metalu, te ręce, wierz mi lub nie, mogą zrobić broń i działające silniki odrzutowe. I pewnego dnia chciałbym, żebyś wrócił do Afryki Południowej i wtedy pokażę Ci jedną z tych rzeczy. Wiem rzeczy, których nie powinienem wiedzieć i zaczęło się to wtedy. Teraz, widzi Pan, chcę wiedzieć, czym jestem od tego strasznego czasu. Moje życie jako mężczyzny naprawdę się zmieszało. I pewnego dnia powiem Panu, pozwoli Pan, że powiem to Panu. Od tego czasu stałem się bardzo zmieszanym stworzeniem. To naprawdę zawstydzające, ale od tego strasznego dnia stałem się biseksualny, co dla mnie jako Afrykanina jest bardzo, bardzo obrzydliwe. Od tego czasu mój umysł nie wydaje się być całkowicie mój. Myślę o rzeczach, którymi taki człowiek jak ja nie powinien się przejmować. Martwię się o ludzi. Ale to chore, proszę Pana. Zrujnowałem sobie życie z powodu martwienia się o ludzi. Czuję, że mógłbym przywitać, uściskać w ramionach każdą ludzką istotę na tym świecie, potrząsnąć nimi mocno i powiedzieć: słuchaj, mistrzu, jest więcej na tej ziemi, niż mógłbyś pomyśleć. Proszę Pana, widziałem Chitauri. Poczułem ich. I osobiście doświadczyłem tych. I są ludzie, którzy twierdzą, że te stworzenia to bogowie. Są ludzie, którzy twierdzą, że te stworzenia eksperymentują na nas. To stek bzdur. Te stworzenia zbierają z nas żniwo. Te stworzenia nie są obcymi, panie Ike. Te stworzenia są seksualnie kompatybilne z naszymi kobietami. I co to panu mówi? Mówi to, że oni pochodzą stąd. Oni są częścią nas. I to czyni ich o wiele bardziej niebezpiecznymi. Znają nas bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Znają wielkie słabości naszych umysłów. Tak jak i znają wielkie siły naszych umysłów. Operują w czymś, co nazywam szarą strefą ludzkiej egzystencji. W tej części naszego życia, której egzystencji nie chcemy uznać. Stworzyli afrykańskie tradycje mówiące, że Chitauri wyzwali do walki samego Boga w straszliwej wojnie
i Bóg ich pokonał, prawdziwy Bóg, Stwórca. Bóg ich pokonał i zamknął im usta, więc nie mogą już mówić ani jeść żywności. Ale powiedziano nam, że ci Tauri żywią się energią, którą my, istoty ludzkie, im dajemy. Sprawiają, że walczymy ze sobą nawzajem. Kiedy cały kraj tonie w śmierci i strachu i terrorze, gdy setki i setki ludzi jest rozgniewanych i się boi, ci Tauri ucztują, ponieważ oni jedzą to, co nazywamy ciemną mocą, która powstaje, gdy istoty ludzkie niszczą planetę, na której żyją. Żywią się ludzkimi emocjami. Tak, proszę Pana, bardzo, bardzo intensywnymi ludzkimi emocjami. Powiedziano nam na przykład, że jeśli zobaczysz ci Tauri idącego przez burz lub po prostu stojącego tam i patrzącego na ciebie i jesteś wtedy w towarzystwie swojej żony lub dziewczyny, musisz natychmiast zacząć kochać się z tą dziewczyną i wyzwolić tyle emocji, ile to tylko możliwe. I ci Tauri będzie zadowolony i odejdzie od ciebie i nie skrzywdzi cię. Jeszcze jedna rzecz, proszę Pana. Powiedziano nam, że ci Tauri jedzą energię, która jest generowana, kiedy setki ludzkich umysłów lub jeden ludzki umysł zaczyna myśleć na pewnych poziomach. Powiedziano nam, że ci Tauri chcą, byśmy myśleli na określonych poziomach, na pewnych falach. Tak, proszę Pana. I nagradzają nas długim życiem. Czy mogę Pana zapytać, jako myślącego człowieka, dlaczego na wielkich uniwersytetach tego świata znajdziemy profesorów, którzy myślą na określonych poziomach i którzy przeżywają nienaturalnie długie życia? Albert Einstein, Raymond Dart, Robert Broom, wszyscy ci profesorowie żyli przez długi, długi czas. I moja ciotka Maja, ostatni Sanusi w Afryce Południowej oprócz mnie, wciąż jest aktywna jak dziewczyna, chociaż jest blisko swych 99 urodzin. Moja macocha, Rose, straciła niemal wszystkie swoje dzieci. I wciąż żyje. Ekstremalna długowieczność jest nagrodą, którą ci Tauri nagrodzą cię, jeśli myślisz na określonych falach. Opis twojego uprowadzenia jasno wskazuje na to, co znamy jako szarych, którzy, jak myślę, znani są również niektórym ludziom jako ludzie mrówki, szare postaci z wielkimi czarnymi oczami. Jak myślisz, w jaki sposób są powiązani z jawnymi reptilianami? Czy czarne osłony na oczach skrywają jakiś rodzaj gadziej prawdy? Ci tak zwani szarzy aktualnie są zastępcami i sługami ci Tauri. Jeśli zobaczysz ci Tauri i zobaczysz to, widać między nimi bardzo mało różnic. I w rzeczy samej posunę się tak daleko, by powiedzieć to, że te stworzenia są faktycznie potomstwem ci Tauri. Sposób, w jaki zbierają substancje od istot ludzkich i zwierząt,
sposób, w jaki są zastępcami Chitauri w wielu miejscach. I jeśli spojrzysz z bardzo bliska na jedno z tych stworzeń i spojrzysz w jego goglopodobne oczy, zobaczy Pan okrągłe oczy, Panie Aik, za tymi podobnymi do gogli rzeczami. I te oczy są prawdziwymi oczami tego stworzenia. Teraz pozwoli Pan, że Panu powiem. W Lesotho jest bardzo dziwna góra. Góra zwana Leribe. L-E-R-I-B-E. Na tej górze zdarzają się zdumiewające rzeczy. W okresie co każde 10-20 lat. Teraz, nie tak dawno temu, afrykański farmer znalazł obiekt niedaleko tej góry. Obiekt, który się tam rozbił. I jechał swoim traktorem. I zobaczył ten dziwny obiekt na ziemi z małymi błyskającymi kulkami świecącymi naokoło jego całej krawędzi. I Afrykanin podszedł do tego obiektu i gdy próbował go dotknąć, dziwna energia uderzyła go, ogłuszyła i powaliła na plecy, na ziemię. Afrykanin wstał, wszedł na swój traktor i odjechał stamtąd. To, co ten Afrykanin widział, było rozbitym UFO. Opisał je bardzo zdumiewająco. I powiedział, że po paru dniach pojawiło się coś, co określił jako wielki wóz do przeprowadzek. Bardzo duży. Wóz w towarzystwie żołnierzy noszących czarne uniformy, gogle i berety. I ci żołnierze podnieśli obiekt na ciężarówkę. I ta ciężarówka odjechała. Ale gdy ludzie przyszli na miejsce katastrofy, zobaczyli, że coś tam upadło, ale nie zobaczył śladów ciężkich opon, śladów opon pojazdu, który ten człowiek opisywał. Coś się tam rozbiło, zostało usunięte, ale nie było śladów opon ciężkiego pojazdu, który opisywał. Teraz pozwoli Pan, że powiem coś innego. Było to w 1958. I w rzeczy samej jestem pewien, że incydent, który chcę Panu opisać, jest w jakiś sposób związany z tym, co przydarzyło mi się w 1959. Jestem tego pewien. Mój przyjaciel z Lesotho zadzwonił do mnie i powiedział, że ma coś bardzo ważnego i musimy się tym podzielić. Powiedział, proszę, musisz przyjechać do Lesotho, musisz przyjechać. I udałem się tam. Tam odkryłem, że wykopał dziurę na tyłach swojej chaty i spytał mnie, czy on i ja i jego druga żona zejdą do tej dziury nadchodzącej nocy i wtedy podzieli się z nami czymś bardzo, bardzo dziwnym. Więc zeszliśmy w dół do dziury. Użyliśmy połamanej drabiny
I tam, wewnątrz tej dziury, zjedliśmy małe kawałki czegoś. Powiedział mi, żebym przeżuł te rzeczy bardzo starannie, ponieważ były dosyć twarde. Wciąż jeszcze miałem zęby w tym czasie. I żułem. Ale zauważyłem, że to, co przeżuwałem, było jakiegoś rodzaju wyschniętą substancją i że ma taki sam smak, jaki poczujesz w ustach, jeśli pościsz miedzianą monetę. Miało taki miedziany smak, jakbyś ssał starą miedzianą monetę. I wtedy wyszliśmy z dziury i udaliśmy się do jego domu. I w nadchodzącym dniu wszyscy staliśmy się strasznie chorzy. Bardzo, bardzo chorzy, proszę Pana. Nasza skóra rozpaliła się w gorączce. To nie było bardzo bolesne. To było bardzo swędzące. Próbowaliśmy polewać się moczem, by pozbyć się swędzenia, ale się nie udało. Okładaliśmy się owczym nawozem i zawiodło. I w końcu nie mogłem już dłużej oddychać w ogóle. Moje usta zdawały się wielokrotnie powiększyć swe rozmiary. I wtedy stałem się tak chory, że ledwo mogłem otworzyć powieki. Skóra morderczo swędziała i ledwie mogłem oddychać. I gdy przechodziły dni, był to tylko tydzień, ale wydawało mi się, że 100 lat, powoli gorączka spadła i moja skóra zaczęła się łuszczyć. Tak jak i skóra mojego przyjaciela i skóra jego żony. Byliśmy bardzo, bardzo chorzy. I kiedy w końcu mogłem mówić, spytałem go, czym była ta rzecz, którą dałeś mi do zjedzenia. To ta rzecz sprawiła, że jesteśmy tak chorzy. Dlaczego to zrobiłeś, mój przyjacielu? Powiedział, popatrz, to, czym się podzieliliśmy, jest czymś, co może być zjedzone tylko wtedy, gdy ukrywasz się w dziurze. I ta rzecz to ciało Boga. Powiedziałem, Boga? Odpowiedział, tak. Powiedziałem, ale teraz jestem chory. Powiedział, poczekaj, wyzdrowiejesz. Albo umrzesz w ciągu 2 dni, albo wyzdrowiejesz. I my wyzdrowiejemy, ponieważ wciąż żyjemy po 2 dniach. Panie Ike, nie jestem w stanie panu opisać, co przydarzyło mi się potem. Chciałbym, żeby pan sobie to wyobraził. Jest pan chory, słaby i gorączkuje. I nagle opanowuje cię przemożny, gwałtowny, szaleńczy śmiech. Zaczęliśmy się śmiać. I było to naprawdę niewiarygodne. Co nas do tego zmusiło? Co spowodowało śmiech, nie wiemy. Ale śmieliśmy się godzinami. Cała nasza trójka. I wtedy, gdy nasze szczęki nie mogły się już dłużej śmiać, zdarzyła się nowa rzecz. Starsza córka moich przyjaciół dała nam wszystkim wody. I gdy wypiłem tę wodę, moje poczucie smaku było tak zwiększone, że byłem dosłownie wstrząśnięty. Zwykła woda z górskiego źródła smakowała jak nie wiem co, jak wino, jak coś nie wiadomo skąd. Moje kubki smakowe musiały być jakoś podkręcone.
I wtedy kolejne uczucie, którego nie jestem w stanie opisać, dopadło nas wszystkich. Było to uczucie, jakbyśmy byli jednością z całym wszechświatem. Kiedy spojrzałem na drzewo za domostwem mego przyjaciela, było to jakby drzewo było wielokolorową, żyjącą tęczą. Kiedy spojrzałem na odległe góry, mój zmysł postrzegania był tak intensywny, że mogłem widzieć kolory poza kolorami. Nie mogę panu podać żadnego innego opisu. I wtedy, proszę pana, po jakimś czasie byłem bardzo słaby, ale miałem potworny apetyt. I wtedy opuściłem domostwo mojego przyjaciela i powróciłem do Afryki Południowej. Na każdym kroku po drodze czułem się jak odrodzona osoba. Było to uczucie, jakiego żadne słowa nie mogą opisać. I gdy spytałem mojego przyjaciela listownie w jakiś czas później, czym to było ciało Boga, powiedział, że zjedliśmy ciało puana. Tego, co nazywamy szarakiem. Tak. Ludzie, którzy myślą, że te rzeczy nie istnieją, niech lepiej jeszcze raz pomyślą, są dotykalne. Są wyczuwalne. I co więcej, są osiągalne, jeśli zechcesz podjąć ryzyko. W Afryce mamy starożytny zwyczaj, którego istnieniu zaprzecza dziś wielu ludzi, który mówi, że jeśli cokolwiek twierdzi, że jest Bogiem, powinno być zjedzone. Są miejsca w Afryce, nawet teraz, gdzie jeśli jesteś uduchowioną osobą i jesteś chory, więc niech pan pozwoli, że opowiem panu o tym, co mi się przydarzyło w kraju zwanym dziś Zairem. Byłem chory i miałem jeszcze przechodzić kolejną z moich 7 inicjacji i poczułem się chory z powodu bardzo złej biegunki żołądkowej. I byłem tak chory, że wszystko, co moi biali i czarni przyjaciele mogli zrobić, zawiodło, by mi pomóc. I wtedy, jednej nocy, jeden z moich nauczycieli przyszedł do mnie i poprosił, że skoro i tak mam umrzeć, czy sprawię im przyjemność zaszczytem zjedzenia mnie po śmierci? Teraz, proszę pana, to bardzo dobra rzecz zostać zaproszonym na kolację, ale nie wtedy, gdy tak się składa, że to ty będziesz częścią menu. I wyzdrowiałem tak szybko, że uciekłem z tego obszaru w jednym z rozklekotanych autobusów i nigdy tam nie wróciłem. Dziękuję wam bardzo. Strach może być czasem cudownym lekarstwem i dla mnie był. Czy myślisz, Credo, że te zmysły, których doświadczyłeś, to naprawdę wysokie poczucie wszystkiego, jedności, czegokolwiek, są tymi samymi zmysłami, które ci Tauri z nas wymanipulowali? Tak sądzę, proszę pana. Naprawdę mocno tak sądzę. Były to zmysły, jakich żadna ludzka istota nie posiada. Mogę dodać, jakich żadna ludzka istota już nie posiada. Było to tak, jak pewnego razu, proszę pana, głos przemówił w mojej głowie, bardzo zdumiewający głos. I po tym moje moce przepowiadania zostały wzmocnione. Oto co ja o tym sądzę. My, ludzkie istoty, jesteśmy święci i cudowniejsi, niż myślimy, że jesteśmy. I czuję, że utraciliśmy coś w pewnym czasie z powodu naszego rozwoju, albo jak powinienem powiedzieć,
z powodu naszej manipulacji. Credo, są to fascynujące informacje, które jestem pewien, że wielu badaczy we wspólnotach badań nad UFO bardzo, bardzo zainteresują. To, że ci szarzy przybysze, szare istoty, czymkolwiek one są, wcale tak nie wyglądają, są w całkowitym przebraniu. Tak są, proszę pana. I powiem panu coś. Wielu szarych, obcych zmarło w niektórych częściach Afryki. Byli zabijani. I oni są bardzo, bardzo szybcy w odzyskiwaniu ciał swoich przyjaciół, którzy zginęli w katastrofach ich statków kosmicznych. Ale czasem afrykańscy Sangomas kradną te ciała, zanim mogą zostać odzyskane. I proszę mi wierzyć, słyszałem i widziałem, że oprawienie ciała tego stworzenia to ekstremalnie ciężka praca. To, o czym myślisz, że jest skórą stworzenia, jest faktycznie ciasno dopasowanym kostiumem, który to stworzenie nosi. Pod tym szarym kostiumem to stworzenie jest różowo-białe, jak świeżo oprawione ze skóry zwierzę, i jego oczy są okrągłe, z pionowymi źrenicami, i to są gogle, które to stworzenie nosi. Teraz, skąd ja to wiem? W celu poświatowania takiego stworzenia, jak to, i przypadkiem nazywamy ich, co w Zulu znaczy oprawcy, torturujący. W celu poświartowania stworzenia takiego jak to, potrzebujesz nowiutkiego topora ze sklepu, ciężkiego topora o krawędzi, zaostrzonej jak brzytwa, w celu przebicia się przez skórę stworzenia. Skóra stworzenia nie jest połączona z ciałem. Wie pan, moja skóra jest połączona z moim ciałem, tak? Ale u stworzenia jest kołnierz pomiędzy ciałem stworzenia a jego przepuszczalną skórą. I jest to materiał, a nie skóra. Tak więc stworzenie faktycznie nosi dwa kombinezony. Nosi kompletny, przylegający do skóry kostium, który przylega do całego ciała i jest żebrowany wzdłuż tych linii. Bardzo często nie ma rękawiczek i tutaj, by rozciąć mandinda, potrzebujesz bardzo, bardzo ostrego żelaza i musisz być silną osobą, by w ogóle dotrzeć do jego ciała. Ale gdy już raz przetniesz osłonę, tę przylegającą osłonę, możesz po prostu w całości otworzyć i zobaczyć ciało stworzenia tak, jak naprawdę wygląda. Czy jest gadzie? Tak, proszę pana. Jest jak... Powiem panu, jak to stworzenie wygląda bez swojej skóry. Jest jak pewien typ tropikalnej ryby. Jest jak ten typ ryby poławianej w Afryce Południowej, by robić paluszki rybne. Ta szara, szara ryba. Ta długa, szara ryba, tekstura jego skóry jest właśnie taka, ale naczynia krwionośne leżą bardzo blisko powierzchni. I faktycznie, nie tak dawno temu, panie Ike, właśnie tutaj w Afryce Południowej, kilka setek szkolnych dzieci, niektóre czarne, niektóre kolorowe, były terroryzowane przez stworzenie, które nazywały Pinky Pinky. Stworzenie, które wyglądało, jakby obdarto je żywcem ze skóry. To była mandinda bez swojej skóry lub kostiumu.
To interesujące, kiedy mówisz o czarnych oczach tych szarych, które coś ukrywają i wtedy mamy historię o ludziach w czerni, którzy wydają się być działać, niezbyt pozytywnie, delikatnie mówiąc, z ludźmi zamieszanymi w UFO i w badania UFO. Teraz ci ludzie w czerni mają podobne do gogli okulary przeciwsłoneczne, które są ich niemal lustrzanym odbiciem. Dokładnie, proszę pana. Ale pozwoli pan, że powiem panu, że w ciągu jakichś ostatnich 100 lat ludzie w czerni przybrali zachodni styl. Co najmniej w Afryce. W starej Afryce, jeśli zabiłeś Mandinda, jednego z tych, odwiedzały cię straszliwe istoty, które nosiły długie, czarne szaty zrobione ze zwierzęcych skór i głębokie kaptury nad głowami. Te stworzenia zwykły nosić białe maski z bardzo, bardzo przerażającym spojrzeniem czarnych oczu, pomalowanych na nich. Nazywano je bestie potępienia. I powiem panu, że te straszliwe istoty były naszą afrykańską wersją ludzi w czerni. Zwykły grać ważną rolę w wyborze pewnych królów. I jest to historia, którą chciałbym ci opowiedzieć bardziej szczegółowo pewnego dnia. I jeśli kiedykolwiek skrzywdzisz Mandinda, złożą ci wizytę ludzie w czerni. I jeden z moich wujków, proszę pana, był nocnym stróżem zaraz po II wojnie światowej i zobaczył coś, o czym pomyślał, że jest włamywaczem, włamującym się do fabryki, która przechowywała zapasy będące własnością armii. Wyciągnął na tę postać swoją pałkę stróża i uderzył bardzo mocno. Stworzenie spadło za jakieś skrzynie. Wtedy i tylko wtedy mój wujek, stary, twardy Zulus, zdał sobie sprawę, że to, co znokautował, w ogóle nie było ludzką istotą. Nie był to młody złodziej, ale Mandinda. Mój wujek wyrzucił drugą pałkę i uciekł z krzykiem z fabryki. I niedługo po tym, ponieważ mój wujek zabrał z tego stworzenia to, o czym myślał, że jest jego torbą, zabrał torbę ze sobą do Alexandertown po tym, jak uciekł z fabryki, ale nie mógł otworzyć tej torby. I gdy siedział w zagrodzie w Alexandertown, niedaleko Johannesburga, w jego obejściu pojawiło się dwóch białych ludzi, którzy przedstawili się jako detektywi. I ci tak zwani detektywi powiedzieli żonie mojego wujka, Komino, że musimy oddać torbę, którą mój wujek zabrał małemu człowiekowi. Tak zrobiła i oni zniknęli. Co próbuję powiedzieć, panie Ike, to, że im bogatsi się stajemy, tym bardziej zachowujemy się jak Chitauri, jak mówią, jak się zachowują. Niektórzy z nas, kiedy zdobędą dużo bogactwa, zaczynają konsumować metale i inne minerały, których naprawdę nie potrzebujemy. Co jednakże, jeśli zaczniemy od historii Chitauri, powiedziałem panu, że Chitauri używają tych minerałów i metali jako lekarstw. Powiedziano nam, że gdy Chitauri zachorują,
smarują swoje ciała złotym pyłem, który jest absorbowany przez ich skórę i zdrowieją. Muszę tu zaznaczyć, że kiedyś był to zwyczaj Monomotapa, króla Zimbabwe, człowieka, który zbudował ruiny Zimbabwe, który o pewnych wschodach dziennej gwiazdy król kapłan był smarowany od stóp do głów złotym pyłem i czasami był rytualnie poświęcany w ofierze na szczycie muru fortecy Zimbabwe. I ku mojemu zdumieniu, gdy odwiedziłem Amerykę Południową, odkryłem, że starożytni Majowie mieli dokładnie taki sam zwyczaj, gdzie król był smarowany mieszanką tłuszczu i złotego pyłu. Wiem z moich własnych badań, że lud Majów i ludzie z centralnej i środkowej Ameryki mieli całą masę takich samych legend i podań o tych gadzich bogach. Tak, proszę pana, rzecz w tym. Jeśli posłuchasz starożytnych historii naszego ludu, albo posłuchasz ich deklamowanych przez naszych bajarzy, odkryjesz, że my, istoty ludzkie, jesteśmy w jakiś sposób zaprogramowani, by zmienić świat, na którym żyjemy i uczynić go nie nadającym się do zamieszkania przez nas samych. Powiedziano nam poprzez mędrców z Nigerii i mędrców Dogonów, że jakiś czas temu, co najmniej parę tysięcy lat temu, że cała pustynia Sahara w ogóle nie była pustynią. I faktycznie zrobiono fotografie pewnych części Sahary z wysoka, które pokazują starożytne systemy nawadniające, tam gdzie jest teraz rozwiewana przez wiatr pustynia. Pytam, proszę pana, czy my, jako istoty ludzkie, jesteśmy używani jako narzędzie zniszczenia naszego własnego gatunku? Odpowiadam, tak. Im bardziej człowiek jest bogaty, tym bardziej on lub ona zachowuje się jak Chitauri. Niektórzy z bogatych ludzi posuwają się do tego, że wyrzucają swoje stare żony i wybierają nowe. Dokładnie tak. Jak robi to sama Hongo, król Chitauri. Zabija i zjada wszystkie swoje żony, kiedy nie mogą już dłużej kochać się z nim odpowiednio i wybiera sobie nowe. Zabił i zjadł 36 żon podczas swych długich rządów i tylko jedna była na tyle sprytna, by uciec z jego szponów. Zobacz na milionerów rozwodzących się ze swoimi żonami i wybierającymi sobie nowe żony. I Chitauri, w przeciwieństwie do tradycyjnych Afrykanów, wierzą, że kobieta jest gorsza od mężczyzny, tak jak i bogaci ludzie, którzy udają miłość, by móc je wykorzystywać. Tekst czytał Jacek Leszczyński. Tak, i to była pierwsza część. Powiem szczerze, ja to tak teraz oglądałem w całości, bo sobie oglądałem fragmenty wcześniej i no jeżeli o mnie chodzi, to przemawia do mnie bardzo i myślę, że ten gość, szczerze mówiąc, według mnie, każdy się swoim sercem kieruje, ten facet tutaj, który opowiadał, moim zdaniem nie skłamał ani razu. Ja mam takie wrażenie, że to wszystko, co on tu powiedział, to jest absolutna prawda. A o szarakach bardzo dużo słyszeliśmy. W strefie 51 też była sytuacja taka, że nawet było przesłuchanie szaraka, można sobie poszukać, bo te katastrofy UFO są bardzo częste
I to potwierdza znowu kolejny raz wszystko, co tutaj mówiliśmy na tym kanale. Znaczy zbieżne jest to z naszymi tutaj opowieściami, a głównie istoty nie moimi, że nie mamy problemu z obcą cywilizacją z innej planety, bo są ewentualnie jakieś tam inne kratery, z których oni może tutaj przybyli właśnie i zrobili tą napaść, więc nie mamy tutaj problemu z UFO i z inną planetą, jakimś tam, prawda, Saturnem, Jowiszem, chyba że mówimy o innych właśnie kraterach, tylko mamy problem z mieszkańcami Ziemi, z innych stron, którzy nas skolonizowali. No i to potwierdza te tezy, które tutaj żeśmy mówili. A szaraki, no to już wielokrotnie było stwierdzane, że to byli pomocnicy tych właśnie gadów, czyli niektórzy też mówili, że to naziści ich stworzyli, ale można powiedzieć, że się nimi częściowo posługiwali, że byli w jakimś tam sojuszu, bo cały ten nazizm i tak dalej. I różne wojny, no jest powiązany właśnie z tym wszystkim, o czym tu mówiliśmy. I tu mamy wytłumaczenie, w jaki sposób oni czerpią energię z cierpienia. Była tutaj opowiedziana taka historia, że zostali pozbawieni narządów jakiś tam te szaraki, jakby do spożywania, tak, czyli no dużo można tutaj z tego wyciągnąć, myślę, a przede wszystkim o tej płciowości. I teraz proszę się zorientować, bo przecież mężczyźni chociażby posiadają gruczoły mlekowe, tylko nieaktywne. Jeżeli ktoś by się układem hormonalnym interesował, a ja tutaj mam jakąś tam wiedzę, to można wyciągnąć wnioski, że my mamy jako mężczyźni hormony, które nam są właściwie niepotrzebne, czyli estrogen, prolaktynę do tego, żeby karmić dzieci, tylko to nie jest aktywne, prawda? Mamy bardzo dużo wspólnych cech, tak jak bylibyśmy tym samym, tylko poprzez zmiany w genotypie wyróżniają się te cechy, ale to można nawet zmienić, bo niektórzy właśnie, którzy mają innego rodzaju tutaj zapatrywania na poziomie psychicznym albo jakimś innym, zmieniają płeć. I robi się to w ten sposób między innymi, że oprócz zmiany narządów na przykład, zmienia się układ hormonalny. I teraz w związku z tym, że my posiadamy takie właściwości, to zwiększając ilość estradiolu i tak dalej, prolaktyny, można u mężczyzny spowodować proces taki, że wykształcą mu się piersi. Wystarczy zmienić układ hormonalny, układ hormonów w organizmie. I tak samo, jeżeli chodzi o kobietę, to zwiększając poziom testosteronu, zaczyna występować przerost łechtaczki i występowanie drugorzędnych cech męskich, owłosienie, zmiana tonu głosu. Można poprzez manipulację nawet nie genetyczną, tylko hormonalną, doprowadzić do zmiany płci w jakimś tam zakresie, także myślę, że to nie są w ogóle żadne bajki, że jesteśmy jednym, tylko zostaliśmy genetycznie podzieleni. Całkiem to jest możliwe. Nie każdy wyciąga wnioski w swoim zakresie, ale myślę, że tutaj jest dużo rzeczy, które dają do myślenia. Będzie też kolejna część, bo to jest dwuczęściowy wywiad z tym człowiekiem. Jeszcze raz polecam ten kanał serdecznie każdemu, żeby sobie zaznajomił się z tymi filmami, szczególnie na przykład tym. Tu mamy drugą część, czy tam drugi w ogóle wywiad. No, dla mnie rewelacja. Także tyle. Tradycyjnie też, jeżeli ktoś ma ochotę wspierać nasz portal nwk24.pl i nie tylko portal, bo jeszcze też tą działalność na YouTubie, bo wyszukiwanie takich informacji no pochłania dużo czasu, bo trzeba się rozeznać. To jest film znaleziony, prawda? Nie mój, nie przetłumaczony przeze mnie, ale żeby dojść do takich wniosków, że warto jest go oglądać, to trzeba przyswajać dużo wiedzy i poświęcać na to czasu, także jakby ktoś miał ochotę, portal nasz wspomóc, gdzie już widzę, że jest napisany artykuł, nie jeden dzisiaj, 7 października, to zapraszam, bo tylko dzięki wam ta moja działalność na tym kanale i na tym portalu jest możliwa. Natomiast jeżeli chodzi o wasze refleksje, to zapraszam do pisania komentarzy, bo na mnie to zrobiło, szczerze mówiąc, porażające wrażenie, także daj łapkę w górę, subskrybuj, udostępniaj, pozdrawiam serdecznie, do następnego razu, hej!